Nareszcie. Prowadzi, chcieliby je wyremontować. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podkreślił, że problem mieszkaniowy jest nierozwiązany w Polsce od lat. Polska jest na ostatnim miejscu w Europie, w 27 państw europejskich, jeżeli chodzi o ilość mieszkań na 1000 mieszkańców. W Polsce deficyt mieszkaniowy jest problemem nierozwiązywalnym, szczególnie dla tych, którzy nie mają zdolności kredytowych. Dzisiaj jeszcze raz powtarzam, można by przywoływać wiele danych statystycznych. Można by wskazywać na powody, dla których młodzi ludzie szukają swojego miejsca za granicami kraju. Dzisiaj musimy podjąć dobrze przygotowane, ale też i radykalne działania. Dzisiaj musimy wykorzystać ten potencjał i te zasoby, które posiada państwo polskie. Rząd planuje rozpocząć inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus z początkiem 2018 roku. Ministerstwo Rozwoju chce wprowadzić nadzór nad budzącym kontrowersje, tak zwanym in-house, czyli możliwością zlecenia spółkom córkom zadań bez przetargów. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przyjęła poprawki do noweli Prawa Zamówień Publicznych. Zakłada ona m.in. obowiązek zatrudnienia na etat, gdy spełnione są kryteria kodeksowe. Wprowadza też tak zwany in-house. W myśl tej zasady podmiot zamawiający będzie mógł powierzyć określone zadania swojej spółce córce, gdy jej działalność w ponad 90% koncentruje się na powierzonych zadaniach. Przepis ten, za którym opowiadają się samorządy chcące z wolnej ręki zlecać wywóz śmieci swoim spółkom komunalnym, wzbudza sprzeciw branży śmieciowej. Senator Adam Gawęda, wiceprzewodniczący senackiej komisji, podkreśla, że podczas prac nad nowelą senatorowie starali się wsłuchać w głos obydwu stron. Idziemy w kierunku takim, by gospodarka odpadami rzeczywiście była prowadzona najlepiej, jak to jest możliwe, i żeby dać większe uprawnienia samorządom, bo to samorządy najlepiej wiedzą, jak tą gospodarkę dobrze prowadzić. Oczywiście przy założeniu, że te firmy, które już funkcjonują w tym systemie gospodarki odpadami, mogły dalej realizować te zadania. Z noweli Prawa Zamówień Publicznych ograniczono też możliwość korzystania z kryterium najniższej ceny. Izba ma się zająć projektem ustawy na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie rosyjskiego dziennikarza Leonida Swiridowa, który zaskarżył decyzję Urzędu do Spraw Cudzoziemców o cofnięciu zezwolenia na pobyt w Polsce. Sprawa toczyła się od 2014 roku. Sąd zadecydował zawiesić postępowanie do czasu prawomocnego rozpatrzenia innych skarg złożonych w sądzie przez korespondenta agencji informacyjnej Rosja Siegodnia. Według medialnych doniesień ABW, która od początku nie komentowała sprawy, chciała wydalenia Rosjanina z Polski, bo podejrzewała go o działalność szpiegowską. Swiridow zapewniał, że nie ma związku z rosyjskimi służbami specjalnymi, a w Polsce wykonywał zawód dziennikarza. Wydłuża się czas oczekiwania na odprawę na granicy polsko-rosyjskiej. Przyczyną są wzmożone od północy kontrole oraz fakt, że do pracy nie przyszła połowa z celników. Aby przekroczyć granicę bez ledach, trzeba czekać już około 3 godzin. Kolejki pojawiają się także w innych miejscach. Celnicy przyznają, że nie podobają im się pomysły na reformę służby celnej. Jednak, jak twierdzą, obecna sytuacja nie jest wynikiem strajku. Ryszard Chudy, rzecznik prasowy Izby Celnej w Olsztynie, wskazuje, że bezpośrednią przyczyną kolejek na granicach jest polecenie wydane 2 dni temu przez wiceministra finansów. W ustawie o służbie celnej nie ma pojęcia strajku. My nie jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podejmować jakieś działania strajkowe. Natomiast przedwczoraj wiceminister finansów, szef służby celnej, pan Marian Banaś, wydał takie polecenie, by w związku ze zbliżającymi się dużymi wydarzeniami w kraju, czyli chodzi tutaj o szczyt NATO i następnie Światowe Dni Młodzieży, podjąć działania mające na celu zwiększenie zakresu kontroli. W tym poleceniu jest tam zapowiedziane, że w związku z tym można się spodziewać pewnego wydłużenia czasu odpraw. Tymczasem w ramach sprzeciwu wobec reformy służby celnej pracownicy m.in. oflagowali budynki. Celnicy nie zgadzają się na zapowiadane przez resort finansów połączenie służby celnej, izb podatkowych oraz urzędów kontroli skarbowej.
Aleksander Doba przerwał wyprawę przez Atlantyk po tym, jak jego kajak został dwukrotnie przewrócony przez fale. Polski podróżnik nie doznał żadnych obrażeń. Fale rzuciły kajak na brzeg półwyspu Sandy Hook. W niedzielę w Nowym Jorku Aleksander Doba rozpoczął swoją trzecią podróż przez Atlantyk kajakiem. W 2014 roku emerytowany inżynier mechanik z Points jako pierwszy na świecie przepłynął kajakiem Atlantyk z Europy do Ameryki. Tym razem wyprawę zakończył po kilku dniach. W południowej części Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotny deszcz i miejscami burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie okresami duże z przelotnym deszczem. Temperatura od 22-23 stopni na południu oraz na wybrzeżu do 24-26 na pozostałym obszarze kraju. Tylko w rejonach podgórskich od 16 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porwisty, wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali. Ciśnienie będzie się wahać. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Drodzy młodzi słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. W najbliższą sobotę, 4 czerwca, odbędzie się już 20. spotkanie młodych na polach lednickich. Hasłem tegorocznego spotkania jest słowo Amen. Zapraszamy na Westerplatte Młodych w telewizji Trwam o godzinie 18.15, a o 21.30 na czas wzrastania w Radiu Maryja. W sobotę, 4 czerwca, zapraszamy na transmisję ze spotkania w Lednicy w telewizji Trwam. Od godziny 15 do 16 koronka do Bożego Miłosierdzia, od godziny 17 do 17.40 oficjalne rozpoczęcie spotkania, a od godziny 22.40 do późnych godzin nocnych przesłanie papieża Franciszka, adoracja Najświętszego Sakramentu i przejście przez Bramę Rybę. Zapraszamy Was na pola lednickie, a także do słuchania i oglądania relacji. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Serce otwarte na dzieci. Mija 160 lat od ustanowienia obchodzonej dziś uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ksiądz kardynał Robert Sarach zachęca wszystkie dzieci do poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Czytam w naszym dzienniku. Polacy za życiem. Najnowsze badania pokazują, że zdecydowana większość Polaków jest za całkowitym zakazem tzw. aborcji. Szczegóły w naszym dzienniku. Z cyklu Naprawa państwa od teorii do praktyki. Ideą wiodącą III RP stała się programowa prywatyzacja czego tylko się da, z priorytetem wyprzedaży za przysłowiową złotówkę, pisze mecenas Piotr Andrzejewski. Oddany Jezusowi i Maryi. Nasz dziennik dla dzieci o nowym świętym Stanisławie Babczyńskim. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Odstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bo ojczyzna, kolor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara.
tylko być pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat na konwiertę, wygnał w świat. I kto zatraci prawdę tą? Tu jest ojczyzna, tu nasz dom. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z Polsek, mądra wzywa. Drodzy Państwo, gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan Bartłomiej Misiewicz, dyrektor Gabinetu Politycznego Ministerstwa Obrony Narodowej. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Cię widzę. Teraz i zawsze. Panie Ministrze, telefonuję, bo chciałem zapytać o targi obronne, targi pro-defense, które mają miejsce, czy odbywają się w Ostródzie. Pytanie, czemu mają służyć, bo to pierwsze chyba takie doświadczenie, czy pierwsze tego rodzaju targi? Rzeczywiście, proszę Ojca, to pierwsze historyczne targi pod hasłem obrona terytorialna, zbudujmy ją razem. A składa się to z trzech części. Jest to część wystawowa, targowa, gdzie 120 polskich przedsiębiorców sektora zbrojeniowego wystawia swój najnowocześniejszy sprzęt. To jest sprzęt, z którego w większości korzysta Wojsko Polskie, ale jest też taki jak na przykład zaprezentowane karabiny modułowe fabryki Łucznik w Radomiu, których dopiero trwają testy. Żołnierze je testują, jeżeli wszystko będzie w porządku, to nawet może dojść do zakupu tej broni. Drugą częścią jest Kongres Organizacji Proobronnych, dlatego że udział w tym wydarzeniu bierze 15 tysięcy osób, w tym samej młodzieży z klas mundurowych jest ponad 1,5 tysiąca. Kongres jest o tyle ważny, bo to jest ta część teoretyczna. Zaprezentowana będzie koncepcja obrony terytorialnej, będzie także dyskusja, będą występowali nasi eksperci, teoretycy, wykładowcy z uczelni wojskowych w Polsce, ale także są przedstawiciele państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wydarzenie odbywa się na równo miesiąc przed szczytem NATO w Warszawie, więc nasi partnerzy z NATO biorą tutaj udział. To jest bardzo dla nas ważne, chodzi o wymianę doświadczeń z naszymi partnerami Zachodu, ale także pomiędzy wojskiem a organizacjami proobronnymi. No i wczoraj też odbyły się pokazy dynamiczne jednostki komandosów Formoza i oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej. Mamy tutaj na celu promowanie bezpieczeństwa. Chcemy wykorzystać tą modę na bezpieczeństwo, z którą mamy dzisiaj do czynienia i z tym, jak młodzi ludzie chcą się angażować w działalność organizacji proobronnych, w obronę terytorialną kraju. Chcemy dać tą możliwość, dlatego można powiedzieć, że cały temat bezpieczeństwa na te 4 dni przeniósł się do Ostródzki. Sprzęt wojskowy, tak myślimy o tym sektorze zbrojeniówki. Niedawno był 2 dni temu prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej u nas na antenie, mówił troszeczkę o tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o sprzęt, o wyposażenie wojska. A jak to rzeczywiście będzie wyglądało, bo często mówiło się o tej zapaści, że gdzieś tam pada kolejny zakład, że BUM Marła Bendy ma problemy, inne sektory gospodarki zbrojeniowej mają problemy. Jeżeli targi, to może nie jest tak źle i coś udaje się
nie wiem, zaplanować, przeorganizować albo wzmocnić? Znaczy, rzeczywiście jest tak, że wczoraj prezes Arkadiusz Siwko, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w trakcie swojego wystąpienia otwierającego targi, jako pierwszy wystąpił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który był patronatem całego wydarzenia, ministerstwo jest współorganizatorem. Prezes Siwko, reprezentując Pegas, który jest głównym partnerem strategicznym tego wydarzenia, powiedział wprost, nie będzie żadnej polityki likwidowania zakładów, które należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, nie będzie żadnego zwalniania pracowników. Do tej pory było tak, że zacznijmy od tego, że nie było modernizacji polskiej armii, a jeżeli już do czegoś doprowadzano, to kupowano sprzęt z zachodu. A minister Antoni Macierewicz mówił wielokrotnie, że armia musi być jak najszybciej wyposażona w nowoczesny sprzęt, ale sprzęt, który jest produkowany w polskich fabrykach. Siłą rzeczy, jeżeli polscy żołnierze korzystają z naszej broni produkowanej tutaj w Polsce, no to ją promują. Wtedy nasi partnerzy mogą zobaczyć, jak ta broń jest przez Wojsko Polskie wykorzystywana. I to napędza się ta koniunktura, ta sprzedaż może iść. Ja przypomnę, niedawno podpisany kontrakt. Pierwszy raz od 2000 roku tak duży kontrakt właśnie z Łucznikiem na dostawę 26 tysięcy sztuk beryla dla polskiego wojska. Pierwsze dostawy jeszcze w tym roku. Pan minister wspomina o tym kongresie organizacji proobronnych, który jest przy okazji tych targów proobronnych. No pytanie, jakie organizacje należą, bo wczoraj też w Ostródzie pan minister Macierewicz powiedział, że obrona terytorialna, zbudujemy ją razem i myślę o tym zaciągu. Tak we wrześniu rozpoczyna się zaciąg do obrony terytorialnej, tak zapowiedział w czwartek w Ostródzie pan minister Macierewicz. Rzeczywiście w tych pierwszych trzech województwach na wschodzie naszego kraju już są tworzone sztaby wojewódzkie obrony terytorialnej, także w powiatach. Tych organizacji proobronnych jest bardzo dużo. My ze wszystkimi nawiązaliśmy kontakt. Dzisiaj w Ostródzie mamy nie tylko organizacje proobronne, nie tylko wojsko, mamy też klasy mundurowe. Często ta młodzież po prostu zasili obronę terytorialną, bo mają takie chęci, mają takie ambicje. My chcemy to umożliwić. Każdy chętny będzie mógł do wojewódzkiego sztabu zgłosić się i powiedzieć, że chce brać udział w obronie terytorialnej. Oczywiście będzie musiał przejść badania, tam inne kwalifikacje. No i na początku przyszłego roku rozpoczną się szkolenia w tych pierwszych trzech województwach. To jest bardzo ważne. No właśnie było pytanie, co państwo chcecie osiągnąć, co minister czy ministerstwo, bo była podpisana koncepcja obrony terytorialnej, teraz decyzja o powołaniu dowództw i poszczególnych jednostek tej jednostki. Co dalej? Znaczy, zdecydowana większość organizacji proobronnych chce, żeby aktywnie włączyć ich w tworzenie obrony terytorialnej kraju. To jest właśnie tak jak z klasami mundurowymi. My teraz prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, dlatego że rok temu w Polsce było 350 klas mundurowych. Dzisiaj jest ich blisko 700. Ogromny skok, ogromne zainteresowanie. Rozmawiamy z MEN-em po to, żeby ujednolicić program kształcenia. Chcemy dać młodzieży w całej Polsce równy start, równe szkolenia, tak żeby łatwiej potem było im albo iść do zawodowej armii, albo właśnie do obrony terytorialnej. To, co teraz chcemy osiągnąć, to jest takim wydarzeniem, jak odbywa się w Ostródzie. Chcemy przyciągnąć tych młodych ludzi, chcemy pokazać im ten sprzęt, z jakiego będą korzystali. Jest wystawiony lekki sprzęt na wojskowie, z którego obrona terytorialna będzie korzystała, na którym będzie się szkodziła. Chcemy dokonać tej wymiany doświadczeń pomiędzy ludźmi młodymi a żołnierzami. Tam mogą swobodnie z nimi porozmawiać. I zachęcamy do tego, żeby od września po prostu zgłaszać się do wojewódzkich sztabów wojskowych, bądź w powiatach, będzie na pewno informacja, będą informowali starostowie, będą informowali wojewodowie, tak żebyśmy mogli stworzyć te pierwsze trzy brygady jak najszybciej. To wydarzenie w Ostródzie to też moment, w którym no, te klasy mundurowe, tak o których pan minister mówi, mogą wziąć udział też i przejść przez te targi, zobaczyć czym jest wojsko, o sprzęcie, czy porozmawiać nawet. Ale oczywiście wczoraj, gdy minister przyleciał do Ostródy i otwierał to spotkanie, zaczął od przeglądu pododdziału właśnie klas mundurowych. Ponad 1000 młodych osób, głównie w wieku licealnym, zebrało się na placu. Minister do nich przemawiając powiedział wprost, to wy jesteście przyszłością Polski. To na was liczymy, was potrzebujemy i dziękujemy za to, że decydujecie się iść w tę stronę. Ogromne zainteresowanie, można by powiedzieć, że przerosło nasze oczekiwania. A pytanie o stan przygotowań do szczytu NATO? Wszystko jest w jak najbardziej zaawansowanych pracach, nie ma żadnych zagrożeń. Zastaliśmy stan rzeczy taki, że trzeba było wszystko przygotować, nawet nie były wydzielone środki w przyszłorocznym, czyli tegorocznym budżecie. Obecnie zaawansowane są prace, trwa już budowa, adaptacja
Stadionu Narodowego. Zagrożeń czasowych ma żadnych. Jak wiemy po wizycie Jensa Stoltenberga, jego rozmowa z panem prezydentem, z panią premier, z ministrem obrony narodowej, postulaty Polski są jak najbardziej akceptowalne, jak najbardziej będą realizowane. Już dzisiaj wiemy, że szczyt w Polsce będzie szczytem przełomowym, historycznym. Zademonstruje efektywne bezpieczeństwo całego sojuszu, w tym oczywiście wschodni plan tutaj Polski, umiejscowienia stałej rotacyjnej obecności wojsk NATO. Te ustalenia są dalej idące niż ustalenia na szczycie w Newport, z czego bardzo się cieszymy, ale to dzięki ciężkiej pracy rządu pani premier. Chciałem zapytać jeszcze o spotkanie pana ministra chyba w Brukseli 12, 13, 14. Czemu te spotkania mają służyć? To jest spotkanie w Brukseli, to jest 14-15, a akurat pod koniec Anakondy. To będzie takie ostatnie spotkanie, taki szczyt ministrów obrony państw NATO, ostatnie robocze spotkanie przed szczytem w Warszawie. Teraz w lutym takie spotkanie miało miejsce. Było ustalone, o co Polska zabiega, jakie są przygotowania do szczytu NATO. Przez ten cały czas minister objechał i skontaktował się ze wszystkimi swoimi odpowiednikami w państwach NATO, po to, żeby zaakceptowali nasze postulaty. To spotkanie ma to potwierdzić, tak żeby na szczycie zapadły już ostateczne decyzje w sprawie wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu i konkretnie Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie dyrektorze. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Bartłomiej Misiewicz, dyrektor Gabinetu Politycznego Ministerstwa Obrony Narodowej. Także Biblia mówi, przekują swoje miecze włócznie na nożyce ogrodnicze. Ale to tylko świadkowie Jehowy są pokojowo, a tu się świat szatana zbroi. Radio Concerto.